Tryptyk baletowy to nie tylko święto Zespołu Baletowego Teatru Wielkiego w Łodzi, ale w równej mierze wspaniała, wielka i inspirująca muzyka, która powstała w ciągu zaledwie 10 lat, między rokiem 1919 a 1928, a prezentuje tak wieloaspektowe, wielobarwne i różnorodne muzyczne światy, że aż trudno pomyśleć, że spotkały się one w jednym punkcie osi czasu. Cały wieczór rozpoczniemy elegijnym, nostalgicznym, niesamowitym, niezwykłym koncertem wiolonczelowym Edwarda Elgara, który jest swego rodzaju pożegnaniem ze światem, który znał kompozytor. Dziś również, w momencie wojny, epidemii, strasznego zaburzenia relacji międzyludzkich, niepokojów społecznych. Muzyka ta zdaje się oddziaływać z pełną i straszliwą siłą swojej nostalgii, swojego smutku, takiego jak słońce, gdy zachodzi. Bardzo cieszę się, że w koncercie tym partię solową wykona pani Agnieszka Kołodziej. Na co dzień koncertmistrzyni wiolonczel Orkiestry Teatru Wielkiego w Łodzi, która, jestem o tym święcie przekonany, swoją wrażliwością i niesłychaną muzykalnością wypełni ten utwór w sposób właściwy i piękny. Potem usłyszymy Mandragorę. Właściwie rzecz biorąc dowcip, pantomimę Karola Szymanowskiego. Muzykę, w której główną kategorią, można powiedzieć, jest swoista teatralność, przesadność i pantomimiczność. Trzecim utworem to evergreen muzyki klasycznej, Bolero Maurice'a Ravela, oparte na prostym, niezwykle prostym, genialnym, minimalistycznym koncepcie. Utwór, który kochany jest przez publiczność, staje się również swoistym probierzem doskonałości wyobraźni choreografów od właściwie już 100 lat, wliczając w to takie nazwiska jak choćby Maurice Béjart. Dziś staje do tego utworu Jacek Przybyłowicz, który wierzymy, że doda mu jeszcze i uzupełni o nową i piękną jakość. Każdorazowo premiera baletowa z udziałem orkiestry, szczególnie w przypadku teatru, który dysponuje tak znakomitą orkiestrą jak Teatr Wielki w Łodzi, to wielkie i piękne wydarzenie i święto, którego nie mogę się już teraz doczekać i na które najserdeczniej Państwa zapraszam.